Gość Radia Lublin. I już dokładnie 15 minut po godzinie 8 Tomasz Nieśpiały przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest to wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się panu i państwu. i wiosna, 17 wiceministrów musi szukać pracy. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o ich dymisjach i zapowiada, że to nie ostatnie tego typu decyzje. Czy to pierowski zabieg, czy realna potrzeba odchudzenia administracji rządowej? Ale pomyli pana adresata, panie redaktorze, bo ja nie jestem ani rzecznikiem rządu, ani członkiem rządu, więc nie Ale bardzo pan mogę się spowiadać. Ale jest przedstawicielem administracji rządowej w terenie, więc pytam pana o pana opinię, tym bardziej, że jednak jest pan z tego obozu rządzącego i z tej partii. Jak słyszeliśmy z wypowiedzi pana premiera z konferencji prasowej chyba sprzed tygodnia w poniedziałek, a później z wielu wypowiedzi szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pana ministra Dworczyka i pani rzecznik prasowej rządu jest zmiana modelu funkcjonowania rządu z politycznego na polityczno-urzędniczy, co oznacza, że likwidacji będą ulegały stanowiska podsekretarzy stanu, podsekretarze stanu nie będą już politykami, na stanowiskach posekretarza też będą zatrudniani przede wszystkim urzędnicy w służbie cywilnej z dużymi obostrzeniami, natomiast liczba polityków w rządzie zmniejszy się do 50-60 z tych 120. No i pan premier po przeglądzie pracy po przeglądzie pracy wszystkich ministerstw podjął decyzję o odchudzeniu składu rządu o 20, jak słyszeliśmy, czy 25 osób, czyli na razie mamy 17, więc pewnie jeszcze z 8 osób czeka na to, żeby... Ale przypomnijmy, panie wojewodo, że zaczęło się od tych kontrowersji wokół przyznanych nagród dla członków Rządów, ministrów, wiceministrów, także dla wojewodów. I, I było to jednak ta decyzja podjęta pod naciskiem, w jakiś sposób, pod naciskiem opinii publicznej. Nie wiem, czy ona była podjęta pod naciskiem, na czy, to, czy, to, czy to nie było planowane wcześniej, bo ja tego nie wiem. Po prostu nie wiem, mówię Państwu zupełnie szczerze. Więc nie będę tego komentował. Jeżeli Pan Premier stwierdza, że rząd może pracować w mniejszym składzie, i zakres zadań na poszczególnych ministrach będzie mniejszy. Tylko powtarzam, podsekretarze stanu dalej będą, tylko że to będą osoby w randze urzędniczej i w, 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 w korpusie służby cywilnej, więc wydaje się, że ta zmiana modelu rządu jest wcześniej zaplanowana, przemyślana i dzisiaj realizowana. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. A to ja jeszcze zapytam, bo, bo tu opozycja oczywiście nie zwalnia tempa w krytykowaniu rządu. Jakub Stefaniek, rzecznik PSL, mówi, że skoro dziś zwalnia u tych ludzi, to znaczy, że byli niepotrzebni, czyli przez pewien czas pieniądz publiczne były marnotrawione. Ale czego się pan spodziewa po Jakubie Stefaniaku z PSL-u i po PSL-u jako takim, który marnotrawił środki finansowe przez 15 lat swoich rządów, wkładając w rozmaite spółki, rady nadzorcze, ciotków, pociotków i wszystkich innych swoich PSL-owskich przyjaciół, więc no, naprawdę komentarze z tej strony kompletnie mnie nie interesują. A pan wojewoda też, zdaje się, został doceniany. Ale w jaki sposób? Owszem, dostałem 9000 tysięcy złotych nagrody I na rocznej. co poszło? Jeśli można na spłatę kredytów zdaje się, na spłatę rachunków, na bieżące, bieżące że... wydatki. Tak A propos... Przypominam, że wojewoda jako jedyny urzędnik w Urzędzie Wojewódzkim nie otrzymuje trzynastki. Otrzymuje dyrektor generalny, otrzymują dyrektorzy, otrzymują wicedyrektorzy, kierownicy, pracownicy wojewoda. Mocą ustawy został wyłączone z trzynastki, więc to jest tak jakby uzupełnienie tej trzynastki. Nic w tym nadzwyczajnego, wszyscy poprzednicy też otrzymywali. A propos pieniędzy. Jutro w zamości druga odsłona wręczenia promes samorządom. 16 jednostek samorządu terytorialnego otrzyma takie dofinansowanie. To ponad 20 milionów. To dofinansowanie, wkład własny tych samorządów to kolejne 26 milionów. I to jest druga odsłona, bo w tamtym tygodniu mieliśmy pierwszą część wręczenia tych promes na drogi lokalne, przypomnijmy, powiatowe, gminne w Lublinie. Tak jest i z tego się bardzo cieszymy, bo w sumie to będzie 122 km dróg lokalnych, gminnych i powiatowych. Istotnie w dniu jutrzejszym 14 gmin, dwa powiaty, powiat zamojski, powiat Tomasz Ważne drogi, bo droga Stary Zamość-Krzak, która jest drogą dojazdową do zbiornika Nielisz w czasie wakacji, bardzo często uczęszczaną przez, przez turystów, przez mieszkańców całego województwa lubelskiego. Z dawna wyczekiwany remont i modernizacja. Cieszę się, że mogłem dofinansować z tego programu tę te inwestycje. W sumie tam na Zamość-Szyźnie 55 km dróg, łącznie 122 km. 60 milionów złotych już w tym momencie. 180 milionów w ciągu trzech lat, podczas gdy moi poprzednicy w ciągu czterech lat wydali 179, więc skuteczność wydawania środków na ważne cele, a nie na swoich ciotków i pociotków, jak nasi poprzednicy to często robili, na ważne cele publiczne jest ogromna 180 milionów złotych w ciągu trzech lat, podczas gdy moi poprzednicy w ciągu 4 lat 11-15 wydali tylko 179. I to nie jest koniec mamy zapowiedź zwiększenia tych środków jeszcze w tym roku. Ponadto w środę, w zeszłym tygodniu, przekazałem również dotację z rezerwy celowej numer 4. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę dróg, które ucierpiały wskutek zdarzeń pogodowych w ostatnich latach, jak i na utwardzenie wąwozów lesowych. że jest rekordowa liczba środków, 6 milionów złotych, więc ta zapowiedź pana premiera Morawieckiego z Ekspoza Grudniowego, gdzie jeden z pierwszych punktów to była odbudowa dróg lokalnych w Polsce powiatowej i gminnej, jest realizowana i z pełną konsekwencją. Już tak jak wszystko, co zapowiada rząd PiS, w przeciwieństwie do poprzednich. To jeśli chodzi o inne ważne sprawy, za nami dekomunikacja Dekomunizacja ulic, a przed nami, jak rozumiem, jeszcze dekomunizacja pomników i tablic. W regionie naliczyliście Państwo 103 takie przypadki. Do końca marca jest czas na to, żeby samorządy pozbyły się tych reliktów przeszłości. No i jak idzie? Bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony. W naszym województwie w ogóle dekomunizacja, zarówno ulic, jak i, jak i tych tablic i pomników idzie świetnie. Ja bardzo dziękuję samorządom, które na własną rękę wykonują te, te zadania ustawowe z ustawy dekomunizacyjnej. Zresztą przez wiele wcześniejszych lat już to robiły. Te najważniejsze pomniki i ślady PRL-u były likwidowane. Ale jeszcze pozostały relikty, jak chociażby w gminie Kock była taka tablica z napisem 12 funkcjonariuszy MOISB, którzy zginęli w walce z oddziałem AK. Gmina usunęła już tę tablicę. Bardzo za to dziękuję. Wykonała sama to zadanie. W gminie Jabłonna była, był na, była tablica z napisem bohaterom Ormo zamordowanym przez bandytów reakcyjnego podziemia. Gmina Jabłonna usunęła już tę tablicę. Więc zadania te samorządy rzeczywiście wykonują. No już Myślę, już że o... gdzieś około 40, 40, 40 paru przypadków pozostaje, które, które są wątpliwe i jeżeli samorządy nie podejmą działań w tym zakresie, to wojewoda będzie występowała o opinię do IPN-u i w zależności od opinii będzie podejmowała decyzję o nakazie usunięcia tablicy przy czym chcę zastrzec jedną rzecz panie rektorze bardzo ważną że jeszcze raz powtarzam to co kiedyś mówiłem przy ulicach przy ulicach też nie było żadnych kontrowersji u nas nie ma żadnej różnicy między komunizmem, a faszyzmem i nazizmem i wszystkie te totalitaryzmy są jednakowo zabronione przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym, jeśli nie dopuszczamy i słusznie myśli o tym, żeby gdzieś w przestrzeni publicznej widniały tablice z gloryfikujące nazistów czy faszystów, to tak samo nie możemy dopuszczać, żeby gdzieś w przestrzeni publicznej widniały tablice gloryfikujące SB-ków, ub nkw Sowietów, prawda, i, i, i komunistów. I to rozumiemy w województwie lubelskim i naprawdę świetnie to idzie. No, a tam, gdzie to jest, gdzie te symbole jeszcze są, to przecież nie skupiamy się na rozbiórce całego pomnika. Zamość jest świetnym przykładem. W Zamościu był pomnik, na którym poświęcony jeńcom radzieckim zamordowanym w, w stalagu niemieckim. I to zostało. I tam jest napis, tylko y, 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 skonkretyzowany, że 18 tysięcy jeńców radzieckich zginęło, y, y, traktowanych w bestialski sposób przez Niemców w stalagu w 1961 Ale... roku. Usunięto tylko z tego pomnika, wie pan, sierp i młot, czyli symbol komunistyczny. Więc nie chodzi o rozbiórkę tylko że... o Rozumiem, ale to jest efekt tego, że gdzieś tam w ludziach jakiś tam sentyment, nazwijmy to, zostaje do tych miejsc czy pomników właśnie. E, nie, dlaczego? No, jeżeli jest pomnik, który jest poświęcony bestialsko traktowanym jeńcom radzieckim, to dlaczego ma nie zostać? On zostaje. I napis jest uaktualniony i pokazuje, że tutaj 18 tysięcy jeńców radzieckich zginęło. Chodzi tylko o symbole komunizmu. Czy panu podobałby się na przykład symbol swastyki hitlerowskiej na takim pomniku? Ani jeden, ani drugi. Ale, taki, ale taki Taki właśnie, symbol. Że, że wiem, że w niektórych społecznościach właśnie ten taki lokalny sentyment do, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, bohaterów Ormo jest widoczny i jest jakiś opór to przez to by. Bezwzględnie tak. Myśmy, proszę pana, żyli i szanowni państwo, myśmy żyli przez, mówimy jako społeczeństwo, przez 45 lat w systemie totalitarnym komunistycznym, przez 45 lat prania mózgu w szkołach podstawowych, średnich, na uniwersytetach, w zawodówkach, w pracy, prawda? Przecież w każdym zakładzie pracy był jakiś kaowiec kulturalno-oświatowy który nam te mózgi prawie, to nie może zostać bez śladu i dlatego gdzieś ten sentyment jeszcze prokomunistyczny i takie myślenie, że komunizm był jednak czymś lepszym niż faszyzm, niż nazizm. Nie. Komunizm tym się różni od faszyzmu i nazizmu, że wymordował więcej ludzi na świecie i w Europie niż nazizm i faszyzm. Tylko tym. Bestialstwo w... obydwu jest takie same i tak samo jest zabronione przez konstytucję. I rozumiem to dobrze samorządowcy, z którymi wczoraj pan świetnie, wojewoda Świetnie, spotykał. naprawdę jestem wdzięczny samorządom, bo jak, jak powiadam, przez te wszystkie lata w wielu przypadkach same usuwały takie pom jakieś ślady komunizmu, a tam, gdzie to jeszcze zostało pod wpływem tej ustawy, rzeczywiście reakcje są bardzo dobre. A to skoro jeszcze o pomnikach mowa, to czy podoba się pan ta inicjatywa dotycząca budowy pomnika Lecha i Marii Kaczyńskich w Lublinie? To jest inicjatywa radnych miejskich akurat Prawa to jest, i sprawiedliwość. To jest inicjatywa, jak pan słusznie zauważył, radnych miejskich. Dlaczego nie? Takie pomniki powstają. To jest para prezydencka, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, jadąc na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęła w okolicznościach, które do tej pory są wyjaśniane i niejasne, w skandaliczny sposób prowadzone śledztwa, zarówno w Rosji, jak i, jak i w Polsce, brak dostępu do wraku. To wszystko pokazuje, że przez te 8 lat, 7 lat, 8 lat, przepraszam, już 8, 8 lat mija, rzeczywiście jest wiele niejasności wokół tego tematu. A para prezydencka jechała uczcić i oddać cześć ofiary zbrodni komunistycznych na polskich oficerach w Katyniu. Pomnik panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i jego małżonce Marii jak najbardziej się należy. Widziałem projekt tego pomnika gdzieś w internecie. Podoba mi się, bardzo skromny. Siedzą gdzieś tam na ławeczce podświetlonej, bardzo ładne. Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski. Był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za Bardzo rozmowę. dziękuję. Życzę państwu miłego dnia. Tomasz nie Nieśpiał. Do usłyszenia.